Czesia, jak twoje samopoczucie chwilę przed premierą? Dziękuję, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że stanęliśmy tutaj wszyscy razem po tak naprawdę 2 latach nieobecności. I też, że dołączył do nas tutaj widoczny z tyłu. Simone Susina dołączył do naszej tak zwanej rodziny filmowej. Nie myślę, że to jest taka niepowtarzalna okazja, żebyśmy wszyscy razem ponownie mogli stanąć jako jedno. Miałaś okazję obejrzeć film, jak oceniasz swoją grę aktorską. Czy byłaś dla siebie bardzo krytyczna? Zawsze jestem do siebie krytyczna i nie chcę się na ten temat wypowiadać, wiesz, bo myślę, że każdy ma swoje gusta, a jak wiadomo, o nich się nie dyskutuje. Ale jesteś zadowolona z tego, co tam jest? Może odpowiem ci troszeczkę inaczej. Myślę, że w drugiej części odbiorca zdecydowanie zobaczy zmianę postaci granej przeze mnie, czyli Laury. Zobaczy jej zmianę w emocjach i w tym, jaką silną i niezależną kobietą się staje. I czas na ostatnie pytanie, bo dostałem tylko 3. Ostatnio Blanka podsunęła mi super pytanie. Czy na przykład seks, który uprawiasz tam na ekranie, tam na planie, podnieca cię w jakiś sposób, sprawia ci przyjemność? Zdecydowanie nie, ze względu na to, że jest to nasza praca i chciałabym zaznaczyć tutaj bardzo mocno, że za każdym jednym razem towarzyszy nam taka niezręczność i stres i to naprawdę nie jest nic przyjemnego. A my musimy stanąć na wysokości zadania, żeby widz uwierzył, że to wszystko, co się tam dzieje, dzieje się naprawdę. Dziś na pewnym portalu pojawiły się twoje zdjęcia z Mikim z Mediolanu. Trzymaliście się za rękę, czy to jakiś romans? A ja skomentuję to tak, że ludzie uwielbiają plotkować i dorabiać teorie do historii, które nie istnieją, a przyjaciele... Trzymają się za ręce? Oczywiście, że mogą się trzymać za ręce. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pięknie wyglądasz. Udanego seansu. Dziękuję. Do zobaczenia.